Witam Państwa. Właśnie minęła godzina 14. Jak zwykle co tydzień spotykamy się przy mikrofonie. Filip Duszczyk z działu rozwoju rynku terminowego Giełdy Papierów Wartościowych. I tak na początek tradycyjnie chciałem spytać, czy dobrze mnie Państwo odbierają i czy dobrze słychać? No, tu już widzę pierwsze potwierdzenia, także widzę, że wszystko działa. Proszę Państwa, na początek o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj, jak już widać z samego tytułu, a zanim jeszcze rozpoczniemy, to chciałem też jeszcze zachęcić Państwa do skorzystania z bardzo dobrej, atrakcyjnej oferty domu maklerskiego mBanku, gdzie mają bardzo atrakcyjne promocje, jeżeli chodzi o handel kontraktami terminowymi i oczywiście opcjami. Czyli 1,5% wartości premii nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 6 zł. To są bardzo dobre ceny porównując do konkurencji. Także zapraszam do domu maklerskiego mBanku. A dzisiaj, jak już wspominałem, porozmawiamy sobie o zmienności i o spreadach. Tak na początku chciałem trochę zmienić tutaj, znaczy zmienić, dodać dodatkowy wykład, ponieważ jak zacząłem składać tą prezentację na dzisiaj, zobaczyłem, że no niestety mamy taką ilość informacji, że po prostu, jeżeli bym to chciał wcisnąć w jeden wykład, byłoby to bardzo niedokładne i nie powiedziałbym wszystkiego tego, co chciałbym powiedzieć, więc zadecydowałem, że po prostu przesuniemy, dodam dodatkowy wykład i nie w przyszłym tygodniu, bo w przyszły czwartek jest przerwa, mamy tygodniową przerwę można powiedzieć, międzysemestrową. I dopiero od bodajże środy 3 czerwca zaczną się wykłady. Także dzisiaj będzie pierwsza część zmienności spreadu, druga część będzie właśnie tego 3 czerwca w środę, co spowoduje, że no wszystkie wykłady przesuną się o tydzień do tyłu, tak? Czyli mamy dodatkowy, o tydzień dłużej potrwa cały cykl wykładów. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? No dzisiaj mamy oczywiście wprowadzenie i zaczniemy sobie od back spreadów, ratio vertical spreads, od straddli, strangle, motyli, butterfly, spreadów czasowych, time spreadów. Porozmawiamy sobie o efekcie stóp procentowych i dywidend, wariacje różnych spreadach, wrażliwości spreadu i na koniec regulowanie giełdy. No i jak wybrać odpowiednią strategię? Tutaj chciałem zastrzec, że bardzo popularne właśnie tutaj jest wykorzystywanie angielskich nazw, także w tym wykładzie będę się posługiwał głównie zwrotami angielskimi. Jest po prostu łatwiej i tak to się robi w profesjonalnym świecie. Czyli, aby wykorzystać różnice w teoretycznych wartościach opcji, musimy otworzyć rynkową pozycję przeciwstawną, czyli zabezpieczyć pozycję opcyjną, tak zwany hedge. Dotychczas pokazaliśmy, jak można zabezpieczyć pozycję opcyjną instrumentem bazowym. Na przykładzie delty odpowiednią ilość, delta wskazuje nam odpowiednią ilość, proporcję instrumentu bazowego do pozycji opcyjnej. Inwestor może też zabezpieczyć pozycję opcyjną innymi opcjami, które teoretycznie zachowują się jak instrument bazowy, w jakiejś tam proporcji oczywiście. Przykładowo, jeżeli nabywamy 10 opcji call z deltą plus 50, czyli łączna delta otwartej pozycji będzie plus 500, czyli 10 razy 50, są następujące sposoby zabezpieczenia tej pozycji. Możemy wystawić 5 kontraktów instrumentu bazowego, czyli pozycja przeciwstawna delta. Możemy nabyć opcję put z łączną deltą minus 500. Możemy wystawić inne opcje kupna z łączną deltą plus 500.
Znaczy delta by była minus 500, ale łączna delta musi być plus 500, ale jeżeli wystawimy, no to będzie minus 500. Albo możemy połączyć powyżej wymienione opcje i kontrakty, tak aby łączna delta strategii wynosiła minus 500. Jak już mówiłem, istnieje wiele sposobów zabezpieczenia od pozycji opcyjnej poprzez zastosowanie opcji kupna lub sprzedaży lub kontraktów terminowych. Mimo wielu metod hedżowania, czyli takiego zabezpieczania, każdy spread wynikający z otwartej pozycji zabezpieczającej będzie się cechował następującymi rzeczami. Będzie miał neutralną deltę, wrażliwością na zmiany w notowaniach instrumenty, w notowaniach instrumentu bazowego, wrażliwość na zmiany w zmienności implikowanej i wrażliwością na upływający czas. Spready z powyższymi cechami nazywamy spreadami zmienności, czyli volatility spread. Przy spreadach, tutaj tak podkreślić jeszcze na ten cały wykład, przy spreadach, jeżeli z transakcji obejmującej wszystkie nogi spreadu wynika debet gotówki z rachunku, mówimy, że spread jest long. Czyli po prostu jakbyśmy nabywali opcję, zajmowali długą pozycję, czyli pozbywali się, płacili premię opcyjną, no to pozbywamy się, czyli następuje debet z rachunku, czyli zajmujemy pozycję long. Czyli w każdym przypadku, jeżeli następuje debet, zajmujemy, spread jest uważany za long i jeżeli jest kredyt, wynika kredyt, wtedy spread jest short, tak jakbyśmy sprzedawali. W tej części właśnie przerobimy sobie podstawowe typy i rodzaje spreadów zmienności. Zaczynamy od takiego spreadu, który się nazywa backspread. Są inne nazwy tego spreadu, mówi się też ratio backspread albo long ratio backspread. I jak wygląda budowa takiego spreadu? Podstawowa cecha jest delta neutralny. Wszystkie prawie te spready są delta neutralne, czyli delta, łączna delta wszystkich pozycji opcyjnych jest 0 lub bardzo blisko zera. Więcej długich nabytych opcji niż krótkich, czyli tych wystawionych. Wszystkie opcje wygasają w tym samym terminie. Nabywamy opcje z mniejszymi deltami i wystawiamy opcje z większymi deltami. Czyli są dwa rodzaje. Jest możliwe, możemy mieć call backspread i put backspread. Czyli pierwszy przykład to call backspread. Nabywamy opcje z wyższymi kursami wykonania i wystawiamy opcje z niższymi kursami wykonania. I zaraz Państwu przedstawię to na przykładzie profili wypłaty, także to będzie można elegancko sobie zwizualizować. I drugi, put backspread, nabywamy opcje z niższymi kursami wykonania i wystawiamy opcje z wyższymi kursami wykonania. I tutaj proszę zobaczyć sobie, jest pierwszy profil wypłaty, czyli jak wygląda call backspread w dniu wygaśnięcia opcji. Czyli mamy tak, tutaj nabywamy, wystawiamy niższy kurs wykonania i nabywamy wyższy kurs wykonania. A w przypadku put backspread profil wypłaty wygląda troszeczkę inaczej. Nabywamy niższy kurs wykonania i wystawiamy wyższy kurs wykonania. I jakie są charakterystyki tych backspreadów? W przypadku call i put backspread ruch instrumentu bazowego w przeciwnym kierunku niż długa pozycja powiększy wartość spreadu. Czyli proszę zauważyć, w przypadku tutaj put backspread, jeżeli instrument bazowy nabywamy go w tym miejscu, w każdą stronę, którą by się nie ruszył instrument bazowy, spread zyskuje na wartości. Przy call backspread preferujemy wzrost instrumentu bazowego, a przy put backspread preferujemy spadek instrumentu bazowego. Brak ruchu instrumentu bazowego najprawdopodobniej przyniesie straty strategii. Przeważnie backspread otwieramy za kredyt, czyli wartość wystawionych opcji jest większa niż wartość nabytych opcji. Zapewnia to zysk w przypadku ruchu instrumentu bazowego. Inwestor wybiera rodzaj backspreadu na podstawie swojej opinii co do kierunku instrumentu bazowego. Czyli
wybieramy call spread, jeżeli przewidujemy większy potencjał wzrostowy, i wybieramy put back spread, jeżeli przewidujemy większy potencjał spadkowy. Unikamy back spreadów w okresach trendów bocznych, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że instrument bazowy nie oddali się na tyle od długich pozycji opcyjnych spreadu. Przy każdych, można też tak zgeneralizować sprawę, że mając otwarte pozycje opcyjne, zawsze chcemy, żeby instrument bazowy podążał do krótkich pozycji i oddalał się od długich pozycji opcji. Następny spread, który sobie przerobimy, to jest ratio vertical spread. Inne nazwy: ratio spread, short ratio spread, vertical spread, front spread. Jest to po prostu przeciwstawna strona back spreadu. Czyli jeżeli ja sobie tutaj wrócę do profilu wypłaty, jeżeli to jest put back spread, to jeżeli ja go nabywam, to przeciwstawna pozycja otwiera po prostu ratio back spread. Teraz tak, jak wygląda budowa? No, wygląda po prostu przeciwna back spread, czyli delta neutralna, owszem, również. Tym razem jest więcej krótkich pozycji, opcji niż długich. Wszystkie opcje wygasają również w tym samym terminie i wystawiamy opcje z mniejszymi deltami i nabywamy opcje z większymi deltami. Przy call ratio vertical spread nabywamy opcje z niższymi kursami wykonania i wystawiamy opcje z tymi wyższymi. Przy put ratio vertical spread nabywamy opcje z wyższymi kursami wykonania i wystawiamy opcje z niższymi kursami wykonania. I tutaj mam szybko pytanko, jak brzmi hasło na preferencyjne strony, preferencyjne. O, proszę Państwa, żeby uzyskać preferencyjne, promocyjne prowizje w mBanku, trzeba, przepraszam, podać hasło giełdowe webinary opcyjne z domem maklerskim mBanku. No i wracając teraz do naszej prezentacji, przepraszam za szybką dygresję. Idziemy teraz do profili wypłaty. Czyli call ratio vertical spread, po prostu przeciwstawna pozycja back spread, call back spread, czyli nabywamy niższy kurs wykonania i wystawiamy wyższy kurs wykonania. W przypadku put ratio vertical spread wystawiamy niższy kurs wykonania i nabywamy wyższy kurs wykonania. Jaka jest charakterystyka? No wiadomo, zupełnie odwrócona od back spread, czyli maksymalny zysk w chwili, gdy instrument bazowy pozostaje przy krótkich pozycjach. Profil ryzyka przeciwny niż w back spreadzie oczywiście, czyli call ratio vertical spread, nieograniczone ryzyko po stronie wzrostu instrumentu bazowego i ograniczone po stronie spadku. Przy put ratio vertical spread nieograniczone ryzyko po stronie spadku instrumentu bazowego i ograniczone ryzyko po stronie wzrostu. Inwestor przewiduje stabilne zachowanie się instrumentu bazowego, czyli trend boczny. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci ograniczonych strat, jeżeli jest podejrzenie nagłego spadku, wtedy nabywamy call ratio vertical spread. A jeżeli chcemy mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci ograniczonych strat, jeżeli mamy podejrzenie nagłego wzrostu, wtedy interesuje nas put ratio vertical spread. Czyli każdy z tych spreadów ma ograniczone ryzyko po jednej stronie. Tutaj zastrzegam oczywiście, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to proszę zadawać na bieżąco, będę odpowiadał. Idziemy teraz do następnego spreadu. I następny spread będzie straddle, czyli polska nazwa stelaż. I tutaj zastrzegam, że to są spready specjalne, ponieważ zazwyczaj przy tradycyjnym spreadzie nabywamy i wystawiamy, nabywamy jedną opcję, wystawiamy drugą. Przy stelażach albo nabywamy obydwie, albo wystawiamy obydwie. Dlatego, że stelaż net opcji ma
albo na plusie, albo na minusie cały czas, czyli możemy klasyfikować stelaż albo jako ratio vertical spread, albo jako back spread. Dlatego uwzględniam tutaj stelaże w naszej rozmowie o spreadach i zmienności. Jak wygląda budowa stelaża, straddle? Długa pozycja call i put lub krótka pozycja call i put z tym samym kursem wykonania, wygasająca w tym samym terminie. Jeżeli nabywamy obydwie opcje, otwieramy long straddle, czyli długi stelaż, a jeżeli wystawiamy obydwie opcje, otwieramy short straddle, czyli krótki stelaż. Zazwyczaj wolumeny call i put są identyczne. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, kiedy inwestor dokupuje lub wystawia dodatkowe opcje, tak aby utrzymać neutralność delty. Wtedy te spready, w których jest nierówna ilość opcji w nogach, nazywamy ratio spreads. I tak wygląda profil wypłaty długiego stelaża, long straddle, czyli nabywamy call i put z tym samym kursem wykonania, z tym samym terminem wygaśnięcia. Jeżeli wystawiamy short straddle, profil wypłaty wygląda tak, czyli długi straddle, mamy ograniczone ryzyko w postaci premii zawsze. Przy wypadku krótkiego stelaża mamy ograniczony zysk, czyli zyskana premia ze sprzedaży, z wystawienia opcji. Charakterystyka stelaża. W przypadku long straddle podobna charakterystyka zysku i ryzyka jak backspread, jak już wspominałem. Ograniczone ryzyko i potencjalnie nieograniczony zysk. Inwestor oczekuje szybkiego ruchu instrumentu bazowego. Przy długim stelażu long straddle zyskujemy coraz więcej, gdy instrument bazowy oddala się od kursu wykonania strategii. Czyli wracając tutaj do naszego przykładu. Im dalej, jeżeli tutaj mamy dzisiejszy kurs wykonania, im dalej instrument bazowy oddali się od tego miejsca tutaj po środku strategii, czy to będzie w górę, czy to będzie w dół, nie ma znaczenia, pod warunkiem, że będzie się oddalał jak najdalej. To nas interesuje przy długim stradlu. Oczywiście brak ruchu instrumentu bazowego powoduje szybki spadek wartości strategii i straty inwestora, jeżeli utrzymuje cały czas pozycję long straddle. W przypadku short straddle, krótki stelaż, podobna charakterystyka zysku i ryzyka jak ratio vertical spread. Ograniczony zysk i potencjalnie nieograniczone ryzyko. Inwestor oczekuje trendu bocznego. W short straddle zyskuje, kiedy instrument bazowy pozostaje przy krótkich pozycjach strategii. Czyli podkreślam to, co przed chwilą powtarzałem, to, co przed chwilą mówiłem, że przy takich strategiach najlepiej jest, gdy instrument bazowy pozostaje przy krótkich pozycjach i oddala się od długich. Czyli jeszcze raz sobie pozwolę wrócić. Jeżeli mamy długą pozycję, tutaj to jest długa pozycja, plus call i plus put z tym samym kursem wykonania, interesuje nas, aby instrument bazowy oddalił się jak najdalej. W przypadku krótkiej pozycji interesuje nas, żeby ten instrument bazowy w tym miejscu się zamknął i nigdzie się nie oddalał. A z drugiej strony właśnie przy krótkim stelażu, przy short straddle, nagły ruch instrumentu bazowego powoduje szybki wzrost wartości strategii i straty inwestora. Czyli jeżeli wystawiliśmy stelaż powiedzmy za 10 punktów indeksowych, czyli w przypadku naszych opcji na GPW byłoby to 100 zł i nastąpił duży ruch instrumentu bazowego, wartość tego stelaża, który wystawiliśmy za 100, może wzrosnąć na przykład do 200. No i wtedy jesteśmy stratni, teoretycznie stratni. Dobrze, przesuwam się do kolejnej strategii, czyli do strangla. Słyszałem, że czasami określa się tą strategię jako spread dusiciela w języku polskim, ale pozostańmy może przy angielskim nazewnictwie, czyli po prostu strangle. Jak jest zbudowany strangle?
Podobnie jak stradol, strangol składa się z długich pozycji call i put lub krótkich pozycji call i put wygasających w tym samym terminie. W strategii strangol mamy również różne kursy wykonania. Opcje call i put są out of the money, poza pieniądzem. W przypadku zastosowania opcji call i put, które są w pieniądzu, czyli in the money, spread nazywamy gut strangle. Jeżeli obydwie opcje są nabyte, inwestor otwiera long strangle, a jeżeli obydwie opcje są wystawione, inwestor otwiera short strangle. Zazwyczaj wolumeny call i put są identyczne, tak samo jak w przypadku stelaża. Zdarzają się chwile, gdzie można nabyć albo wystawić troszeczkę więcej albo call, albo put, żeby zachować tą właśnie neutralność delty. Ale zazwyczaj inwestorzy, jeżeli otwierają w strangle, dobierają opcje kupna i sprzedaży, aby ta delta była jak najbardziej neutralna. I tak wygląda profil wypłaty długiego strangla, long strangle, czyli nabywamy put z niższym kursem wykonania i nabywamy call z wyższym kursem wykonania. A tak wygląda wystawiony. Czyli proszę zobaczyć, tutaj mamy ograniczony zysk, znaczy potencjalnie nieograniczony zysk, ale musimy się liczyć z zapłaceniem premii za otworzenie tej pozycji, co jest, no jest naszym tym ograniczonym ryzykiem. A w przypadku wystawionej short strangle, krótkiego strangla, jest nasz maksymalny zysk jest troszeczkę bardziej poszerzony niż w stradlu, czy profil, ten margines naszego błędu mamy troszeczkę szerszy, czyli wystawiamy put z niższym kursem wykonania i wystawiamy call z wyższym kursem wykonania. Teraz oczywiście charakterystyka. Long strangle. Podobna charakterystyka zysku i ryzyka jak long straddle i backspread. Ograniczone ryzyko i potencjalnie nieograniczony zysk. Inwestor oczekuje dużego ruchu instrumentu bazowego, czyli podobnie jak w stradlu czy w backspreadzie, chcemy, żeby ten instrument bazowy poruszał się jak najszybciej i jak najdalej od naszych długich pozycji. Nieważne w którą stronę, ważne, żeby po prostu się oddalał. Long strangle zyskuje coraz więcej, gdy instrument bazowy oddala się od kursu wykonania strategii. Można powiedzieć, że backspread, długi straddle i długi strangle zachowują się podobnie, różniąc się po prostu tylko skalą oczekiwanego ruchu instrumentu bazowego. Czyli backspread wymaga jakiegoś ruchu instrumentu bazowego, czyli ten najmniejszy ruch. Długi straddle wymaga większego ruchu instrumentu bazowego, a długi strangle wymaga największego ruchu instrumentu bazowego z tych trzech strategii. Czyli długi strangle jest uważany za jedną z najbardziej zlewarowanych pozycji opcyjnych, ponieważ opcje poza pieniądzem, te opcje out of the money, mają najmniejszą wartość, najmniejszą premię i często za cenę jednego stradla możemy nabyć albo wystawić kilka strangli. Jeżeli nastąpi duży skok instrumentu bazowego, wtedy wartość strangla może wzrosnąć kilkukrotnie. A brak ruchu instrumentu bazowego powoduje szybki spadek wartości strategii z powodu upływającego czasu. W przypadku krótkiej pozycji short strangle, podobna charakterystyka zysku i ryzyka jak short straddle i ratio vertical spread. Ograniczony zysk i potencjalnie nieograniczone ryzyko. Inwestor oczekuje trendu bocznego. Short strangle zyskuje, kiedy instrument bazowy pozostaje przy krótkich pozycjach strategii, czyli powtarza się ten sam temat. Przy wystawianiu pozycji, wystawianiu opcji, chcemy, aby instrument bazowy pozostał przy tych krótkich opcjach. Nagły ruch instrumentu bazowego oczywiście powoduje szybki wzrost wartości strategii i straty inwestora, który otworzył pozycję short strangle. Ratio vertical spread, short straddle i short strangle wymagają jak najmniejszego ruchu instrumentu bazowego.
I z tych powyższych strategii Short Strangle ma największy lewar, ponieważ opcje Early Money są najtańsze. Czyli podobnie, wiadomo, tak jak w przypadku porównania Long Strangle do Backspread czy Long Straddle, podobnie mamy tutaj największy lewar z tych wszystkich opcji. Pozycja kilku Short Strangle może przynieść większy zysk niż jedna Short Straddle. I jeżeli instrument bazowy wykona niespodziewany ruch, straty takiej pozycji mogą być potękowane przez efekt dźwigni. Czyli to był strangle. Czyli proszę zauważyć, tutaj taka charakterystyka, jeżeli chodzi o właśnie strangla. Zachowanie. Ta strategia zachowuje się dokładnie jak stelaż. Z tym, że poprzez rozbijanie tego tutaj środka na dwie części i poszerzanie. Powiększamy margines tego ruchu, czyli zakres, w jakim ten instrument bazowy może się poruszać, i tymczasem będziemy ponosić straty, jest dużo większy w przypadku long strangla, tak? W przypadku krótkiego strangla może być właśnie ten profil tego ryzyka może być troszeczkę zwiększony, ponieważ mamy większy tutaj zakres błędu. Tutaj może być nastąpić więcej ruchu i nadal ta pozycja będzie uzyskiwała, pozostanie w tej samej cenie. Czyli poszerzamy ten margines ruchu instrumentu bazowego, ale za coś, czyli ta strategia będzie dużo tańsza niż na przykład sam straddle. Wracając teraz do naszej dyskusji, tutaj przechodzimy do następnej strategii. Czyli do butterflya, czyli spread motyla. Butterfly jest skonstruowany poprzez zastosowanie trzech równo od siebie oddalonych kursów wykonania z tym samym terminem wygaśnięcia i tym samym typem opcji, albo call, albo put. W przypadku long butterflya nabywamy zewnętrzne kursy wykonania i wystawiamy środkowy kurs wykonania. W przypadku short butterflya wystawiamy zewnętrzne i nabywamy ten środkowy kurs. Proporcje wolumenów opcji w strategii Butterfly są zawsze takie same, czyli 1 na 2 na 1, czyli po jednej zewnętrznej i po dwa wewnętrzne. I tak wygląda profil wypłaty długiego motyla, long butterfly. Czyli nabywamy, się mówi, że się nabywa skrzydła. Czyli nabywamy najniższy kurs wykonania i najwyższy kurs wykonania po jednej sztuce. I w tym samym wystawiamy środkowy kurs wykonania dwa razy. Czyli ta proporcja 1 po jednym zewnętrznym, po dwa środkowe musi zawsze być wykonane. Jeżeli chcielibyśmy nabyć na przykład 5 motyli, to nabywamy 5 razy skrzydła i wystawiamy 10 razy środkowe kursy. Ważne jest tutaj zaznaczyć, że te odległości zawsze są równe, czyli jeżeli tu jest 50 punktów, to tutaj też będzie 50 punktów, żeby zachować nazwę, kategorię długiego butterflya. Tak wygląda krótki butterfly, czyli proszę zobaczyć, tutaj mamy po prostu stelaż. W środku jest stelaż. I tutaj też w środku jest długi stelaż. Czyli krótki butterfly. Wystawiamy po jednym skrzydle, czyli ten najniższy kurs i najwyższy, i nabywamy dwa środkowe. Dlaczego mówimy long butterfly, jak tutaj ten stelaż jest wystawiony? Mówimy long butterfly, dlatego że poprzez nabycie najniższego kursu wykonania i najwyższego następuje debet na rachunku maklerskim, także dlatego mówimy long butterfly. Przy wystawionym butterflyu występuje kredyt na rachunku maklerskim, więc mówimy, że jest short butterfly. Teraz charakterystyka motyli. W przypadku long butterflya w dniu wygaśnięcia wartość strategii butterfly nie może być mniejsza niż 0 i większa niż odległość między kursami wykonania. Czyli już Państwu pokażę, wrócę. Czyli w dniu wykonania wartość motyla będzie
gdzieś pomiędzy zerem a odległością między tymi dwoma punktami, czyli między dwoma kursami wykonania. Z tym tutaj jest równa, odległość jest równa, więc jeżeli tu jest 100, to wartość motyla nie może przekroczyć 100. Jeżeli odległość między kursami wykonania równa się 10, jesteśmy skłonni zapłacić premię między 0 a 10, a wszystko to zależy od prawdopodobieństwa, że w dniu wygaśnięcia instrument bazowy zakończy sesję w miejscu właśnie krótkich pozycji. Im bliżej jesteśmy krótkich pozycji tego środkowego kursu wykonania, tym droższy jest motyl. W przypadku long butterfly zachowuje się podobnie jak ratio vertical spread, czyli największy zysk jest osiągnięty w chwili, gdy instrument bazowy nie odchodzi od środkowego kursu wykonania strategii. W przypadku, tutaj podaję mały przykład. Załóżmy, że instrument bazowy równa się 2500 i patrzymy na motyla z kursami wykonania 2450, 2500, 2550. I tutaj proszę zauważyć, tu jest ta właśnie zachowana charakterystyka butterfly'a, czyli równa odległość między kursami wykonania jest co 50. I teraz przykładowo, jeżeli rynek charakteryzuje się trendem bocznym, jesteśmy w stanie nabyć strategię butterfly, tą tutaj, przykładowo za 45, ponieważ są duże szanse, że w dniu wygaśnięcia opcji instrument basowy pozostanie na poziomie 2500 lub w tej okolicy. Czyli jeżeli nabywamy skrzydła, znaczy, że wystawiamy, w przypadku long butterfly oczywiście, nabywamy te skrzydła 2450 i 2550, wystawiamy dwa razy kurs 2500, więc chcemy, żeby instrument bazowy, w tym wypadku brałem pod uwagę WIG20, pozostał przy tych krótkich pozycjach. Czyli takie są nasze oczekiwania, zakładając taką strategię. Chcemy, żeby kurs instrumentu bazowego pozostał przy naszych krótkich pozycjach. I tu jeszcze powracając do tego naszego przykładu. Dlaczego tutaj akurat 45, nie wiem, czy było warto, ale wziąłem pod uwagę taką wysoką cenę tego motyla, ponieważ proszę zobaczyć, jeżeli dzisiaj kurs instrumentu bazowego jest na poziomie 2500, nasze właśnie te krótkie pozycje są 2500, to jeżeli kurs rozliczeniowy będzie 2500, wtedy nasz motyl będzie wart równe 50. Czyli im bliżej jesteśmy 2500, tym wyższa cena, którą jesteśmy w stanie zapłacić za tego motyla, ponieważ większa szansa, że wartość końcowa będzie 50. W przypadku krótkiego butterfly'a, short butterfly, short butterfly zachowuje się podobnie jak backspread, czyli największy zysk jest osiągnięty w chwili, gdy instrument bazowy drastycznie odchodzi od środkowego kursu wykonania strategii. W dniu wygaśnięcia wartość strategii butterfly nie może być mniejsza niż 0 i większa niż odległość między kursami wykonania, czyli po prostu powtórka z charakterystyki motyla. Jeżeli odległość między kursami wykonania jest przykładowo 5, jesteśmy skłonni wystawić strategię Butterfly po cenie do 5 punktów w tej chwili. Ponownie, wszystko zależy od prawdopodobieństwa, że w dniu wygaśnięcia instrument bazowy zakończy sesję jak najdalej od długich pozycji. Przykładowo, zakładamy ten sam kurs instrumentu bazowego, czyli 2500 i ten sam motyl 2450, 2500, 2550. Podobnie, jeżeli rynek charakteryzuje się trendem bocznym, chcemy sprzedać strategię Butterfly za premię najbardziej zbliżoną do maksymalnej wartości strategii 50, ponieważ są duże szanse, że w dniu wygaśnięcia opcji instrument bazowy pozostanie na poziomie 2500 lub w tej okolicy. Czyli w przypadku wystawiania motyli, im dalej instrument bazowy od tych krótkich, przynajmniej w naszym przypadku, od tych środkowych, bo jeżeli wystawiamy, no to nabywamy te środkowe, czyli jeżeli nabywamy te środkowe, no to
przykładowo będziemy, nasz środek zachowuje się jak długi stelaż, czyli chcemy, żeby jak najdalej się odsunął od, żeby kurs rozliczeniowy był jak najdalej od tego środka. Czyli im dalej kurs instrumentu bazowego od środka strategii motyla, tym jesteśmy w stanie sprzedać, wystawić po niższej cenie, ponieważ im dalej kurs instrumentu bazowego oddala się od środkowego kursu wykonania, tym maleje wartość motyla. Jeżeli przejdzie poza wartość skrzydeł, wtedy motyl jest warty 0. I też jeszcze taka ogólna charakterystyka butterfly. Jak już mówiliśmy, każdy butterfly, każdy motyl nie może być warty więcej niż odległość między kursami wykonania. Tym samym strategie butterfly z tymi samymi kursami wykonania i terminami wygaśnięcia zachowują się identycznie, bez względu na to, czy zawierają call czy put. Czyli czerwcowy call butterfly z kursami wykonania 2500, 2525, 2550 będzie miał taką samą charakterystykę zysku i ryzyka, co czerwcowy put butterfly z tymi samymi kursami wykonania. W dniu wygaśnięcia obydwa będą miały wartość maksymalną 25 i nie mogą być warte mniej niż 0. Czyli to jest taka specjalna charakterystyka właśnie motyli, że nieważne, czy to jest motyl z opcjami kupna, czy motyl z opcjami put, każdy motyl z tymi samymi kursami wygaśnięcia będzie miał taką samą charakterystykę zysku ryzyka. Dlaczego butterfly właśnie, a nie jakiś inny spread? Proste, ponieważ strategia butterfly ogranicza ryzyko. I jeszcze tutaj taki bardzo ważny spread ogółowy, który sobie dzisiaj omówimy, jest time spread, czyli spread nazywa się też calendar spread lub horizontal spread. Niektóre też diagonal spread się nazywają, po polsku spread kalendarzowy, ale w tej naszej dyskusji będziemy omawiać będziemy mówić sobie na ten spread jako time spread. Jak wygląda budowa time spreadu? Time spread zawiera przeciwstawne pozycje opcyjne w różnych terminach wygaśnięcia. Dlatego też nazwa time spread. Najczęściej time spread jest zbudowany z tego samego rodzaju opcji, czyli albo call, albo put. Czyli mamy albo dwie opcje call, albo dwie opcje put. Long time spread, czyli długi spread kalendarzowy, wystawiony bliski termin i nabyty dalszy termin. Czyli podobnie, wiadomo, jeżeli zachowujemy cechy tego samego kursu wykonania i na przykład opcji call, wiadomo, że opcja call z tym samym kursem wykonania z dalszym terminem będzie droższa od bliższego terminu. Dlatego też, jeżeli nabywamy dalszy termin i wystawiamy bliższy termin, mówimy, że jesteśmy long time spread, że otwieramy long time spread, ponieważ występuje debet na naszym rachunku. I oczywiście jest short time spread, nabyty bliski termin i wystawiony dalszy termin. Tak samo, jeżeli wystawiamy dalszy termin tej samej opcji i nabywamy bliski termin, wtedy wpływa gotówka, jest kredyt na naszym rachunku i nasza pozycja uważana jest jako short time spread. Zazwyczaj proporcje w time spreadach są zachowane 1 do 1, ale podobnie jak już omawiałem w stradlach i w stranglach, czasami inwestorzy nabywają lub wystawiają więcej opcji po długiej lub krótkiej stronie, aby odzwierciedlić swoją opinię co do kierunku instrumentu bazowego. Jeżeli wszystkie opcje w strategii mają ten sam termin wygaśnięcia, wartość końcowa spreadu jest po prostu funkcją notowania kursu rozliczeniowego. Czyli jeżeli mamy spread w tym samym terminie wygaśnięcia, wtedy wartość, jak jest napisane, wartość końcowa jest po prostu ustalana na podstawie kursu rozliczeniowego tego terminu. W przypadku time spreadów, jeżeli spread zawiera opcje z różnymi terminami wygaśnięcia, wartość strategii będzie określana dopiero po wygaśnięciu opcji z najdalszym terminem wygaśnięcia. I proszę zobaczyć, troszeczkę inaczej wygląda
długi time spread. To jest akurat profil wypłaty long time spread w dniu wygaśnięcia najbliższego terminu. Czyli nabywamy daleki termin i wystawiamy bliski termin. A tak wygląda krótki time spread, short time spread w dniu wygaśnięcia najbliższego terminu. Takie ogólne charakterystyki. W przypadku long time spread w oparciu o wartość czasową. I tutaj taka chwila dygresji. Spready czasowe to są bardzo takie specyficzne spready, na które wpływa bardzo dużo czynników. Także najpierw sobie przeprowadzimy dyskusję, jak zachowuje się właśnie time spread i wartość czasowa i upływ czasu. Inwestor oczekuje trend boczny przy long time spreadzie, ponieważ zajmuje krótką pozycję w najbliższym terminie, która zyskuje w miarę upływu czasu. Czyli im bliżej terminu wygaśnięcia, tym większy efekt tety, czyli ten time decay. I opcja z bliższym terminem wygaśnięcia traci na wartości szybciej niż opcja z dalszym terminem wygaśnięcia. Czyli wróćmy sobie do dyskusji o grekach. Jeżeli Państwo pamiętają, najwięcej wartości czasowej, najwięcej wartości opcji ubywa właśnie w najbliższych terminach. Czyli jeżeli mamy long time, czyli nabywamy opcję z dalszym terminem do wykonania i z terminem wygaśnięcia i wystawiamy opcję z bliższym terminem wygaśnięcia, wtedy ta wartość czasowa ubywa, ta wartość teoretyczna opcji ubywa szybciej z tego bliższego terminu. Czyli jeżeli tam jest ta krótka pozycja, ta pozycja zyskuje szybciej niż ta długa pozycja traci. Duży skok instrumentu bazowego powoduje skurczenie się wartości time spreadu, czyli coś, co nas nie interesuje. Czyli jeżeli otwieramy pozycję long time spread, oczekujemy trendu bocznego i nie chcemy, żeby była duża zmienność na rynku. Przykładowo, jeżeli instrument bazowy jest na poziomie 2500, czyli długi czerwcowo-wrześniowy, call time spread z kursem wykonania 2500. Czyli jeżeli chodzi o ten time spread, jeżeli instrument bazowy wzrasta do 4000, tutaj są takie podane przykłady, dwa ekstremalne, ale chciałem pokazać właśnie dlaczego mając długi time spread chcemy, żeby nastąpił trend boczny i żeby instrument bazowy nie miał żadnej zmienności. W tym wypadku, jeżeli instrument bazowy wzrasta do 4000, czyli 1500 punktów wyżej niż nasz kurs wykonania, obydwie opcje nabierają wartości wewnętrznej. Czyli im wyższa wartość instrumentu bazowego, tym bliżej parytetu. I obydwie opcje tracą wartość czasową. Czyli w tym naszym przykładzie premia obydwu opcji zbliża się do 1500 i tym samym wartość spreadu do zera. W drugą stronę, jeżeli instrument bazowy spada, żadna opcja już nie ma wartości wewnętrznej, a wartość czasowa opcji maleje i tym samym spread podąża do zera. Tutaj taka mała tabelka, jeżeli chodzi o charakterystykę premii wartości opcji, premii opcyjnej w time spreadach i jak wpływa na nich czas. Czyli tutaj mamy termin wygaśnięcia, jeżeli jest daleki i bliski. Proszę zobaczyć, tutaj też brałem takie przykładowe te wartości, ale no mniej więcej tak się zachowują premie opcyjne w miarę upływu czasu. Czyli ta dalsza, załóżmy, że to jest oddalona o 6 miesięcy i o 3 miesiące, ta bliższa opcja. Czyli tutaj co miesiąc upływa ta wartość opcji upływa mniej więcej równomiernie, a tutaj na tym bliższym terminie, proszę zobaczyć, ta opcja już bardziej tak drastycznie traci na wartości i tym samym wartość spreadu się poszerza.
Jeszcze sobie przedyskutujemy, jeżeli chodzi o zmienność implikowaną, czyli long time spread i zmienność implikowana. Inwestor, mając long time spread, oczekuje wzrost zmienności implikowanej, ponieważ im dalej do terminu wygaśnięcia opcji, tym większy efekt WEGI na premię opcyjną. Pozycja opcyjna z dalszym terminem jest bardziej wrażliwa na zmienność implikowaną niż pozycja z bliższym terminem. Czyli proszę pamiętać, że jeżeli nabywamy time spread, nabywamy termin dalszy i wystawiamy termin bliższy. Czyli ten dalszy termin jest bardziej wrażliwy właśnie na zmiany w zmienności implikowanej niż pozycja z bliższym terminem. Czyli long time spread zyskuje więcej na długiej pozycji z dalszym terminem wygaśnięcia niż traci na tej krótkiej pozycji z bliższym terminem. Wzrost zmienności implikowanej powoduje rozszerzenie wartości time spreadów. Natomiast spadek zmienności implikowanej powoduje kurczenie wartości time spreadów. I tutaj powstaje paradoks. Wiemy, że time spread traci na wartości przy dużym ruchu. To było przedstawione na poprzednim slajdzie. Czyli przy dużym ruchu instrumentu bazowego tracimy na wartości, ale jeżeli równocześnie odpowiednio wzrasta zmienność implikowana, wtedy time spread może okazać się zyskowny. I tutaj też taka mała tabelka, w której pokazuje, jaki jest efekt zmienności implikowanej na wartość time spreadu. Tutaj na górze mamy zmienność, i tutaj też takie przykładowe 20%, 30%, 40%. I wartości opcji. Czyli ta dalsza opcja rośnie przy wzroście zmienności. Dalsza opcja jest bardziej wrażliwa właśnie na tą zmianę w zmienności niż ta bliższa, i tym samym wartość spreadu się poszerza. Im większa zmienność, tym wartość spreadu się poszerza. Warto zaznaczyć, że zmienność implikowana nadaje time spreadom ich unikalną charakterystykę. Przy backspread, long straddle lub wrong strangle oczekujemy wzrostów zarówno zmienności implikowanej, jak i zmienności rzeczywistej instrumentu bazowego. Przy long time spreadzie właśnie on korzysta z trendu bocznego i zarazem wzrostu zmienności implikowanej. Teraz możemy sobie zadać pytanie, kiedy właśnie się możemy spodziewać takich sytuacji. No na przykład podstawowe sytuacje, kiedy takie zjawisko może się wydarzyć, to jest oczekiwanie na raport finansowy spółki. Sam raport nie wpłynie na notowania spółki, ale w przyszłości możemy oczekiwać większego ruchu, więc zmienność implikowana może wzrosnąć. Jest też również na przykład oczekiwanie na decyzję o zmianie stóp procentowych. Wiemy, że może być zmiana i odpowiednio podnosimy oczekiwania co do tej przyszłej zmienności, czyli do zmienności implikowanej, ale samo to, że czekamy na te zmiany, przeważnie nie zmieni wartości instrumentu bazowego. I jeszcze króciutko o short time spreadach. Jeżeli long time spread zyskuje podczas trendu bocznego, no to wiadomo, że trend short time spread zyskuje podczas dużej zmienności instrumentu bazowego. Jak pokazaliśmy wcześniej, duży skok w instrumencie bazowym powoduje zawężenie wartości time spreadu, natomiast wzrost zmienności implikowanej powoduje rozszerzenie wartości time spreadu. Czyli short time spread oczekuje dużej zmienności instrumentu bazowego i spadku zmienności implikowanej. Jeszcze sobie tutaj omówimy efekt stóp procentowych i dywidendy, ale to tak z grubsza. Na początku stopy procentowe. Zmiana stóp procentowych w efekcie zmienia przyszłą wartość instrumentu bazowego. Jeżeli bierzemy pod uwagę opcję z tym samym terminem wygaśnięcia, efekt zmiany stopy procentowej jest znikomy, bo oczywiście mówimy o tym samym terminie. W chwili, gdy analizujemy time spready, efekt tych zmian tych stóp procentowych jest znacznie bardziej zauważalny. I teraz wzrost stóp procentowych powoduje rozszerzenie się wartości time spreadu. I tutaj zakładam, że utrzymujemy ten sam kurs wykonania strategii.
Tym samym niższe stopy procentowe powodują kurczenie się wartości time spreadów. Efekt zmiany stóp procentowych na wartościach time spreadów zależy od odległości między terminami wygaśnięcia opcji w strategii. Czyli wiadomo, im więcej czasu między terminami, tym większa wrażliwość wartości spreadu na wartość stóp procentowych. I jeszcze omówimy sobie szybciutko dywidendę. Zmiana w stopie dywidendy również wpływa na wartość time spreadów. Podobnie jak przy stopach procentowych, jeżeli bierzemy pod uwagę opcję z tym samym terminem wygaśnięcia, efekt zmiany w stopie dywidendy również jest znikomy. Ale zwiększenie stopy dywidendy powoduje spadek przyszłej wartości instrumentu bazowego. Więc wzrost stopy dywidendy spowoduje zawężenie wartości call time spreadów i rozszerzenie wartości put time spreadów. Jeżeli Państwo, nie będę tutaj się wdawał, dlaczego tak się dzieje, ale proszę sobie spojrzeć na wykład o Grekach i tam się troszeczkę bardziej zagłębiłem, dlaczego wartości call rosną i spadają przy zmianie dywidendy. Zmniejszenie stopy dywidendy powoduje rozszerzenie call time spreadów i zawężenie put time spreadów. Czyli tyle o stopach procentowych i dywidendach, jeżeli chodzi o spready. A teraz omówimy sobie szybciutko wariacje, czyli jak można modyfikować spready. Pierwszą taką modyfikacją, znaczy nie modyfikacją, tylko wariacją spreadów jest Christmas tree lub ladder, czyli choinka lub drabina. I przeważnie jest to spread z trzema opcjami tego samego typu, czyli 3 call albo 3 put z tym samym terminem wygaśnięcia. W przypadku long nie mówi się na te spready, nie mówi się Christmas tree, tylko się mówi po prostu tree, tylko samo drzewo. W przypadku long call tree jest to ratio vertical spread, kiedy zachowujemy neutralność delty. I w przypadku long call tree nabywamy najniższy kurs wykonania i wystawiamy dwa wyższe kursy wykonania. W przypadku long put tree nabywamy jeden wyższy kurs wykonania i wystawiamy dwa niższe kursy wykonania. Odległość między kursami wykonania zazwyczaj nie ma znaczenia. I tutaj taki przykład. Jeżeli patrzymy na call tree, przykładowo nabywamy najniższy kurs wykonania raz i wystawiamy jeden kurs wykonania wyżej i jeszcze jeden kurs wykonania wyżej, jeszcze wyżej. W przypadku put to nabywamy najwyższy i wystawiamy po jednym z niższych. I w przypadku jednego i drugiego oczekujemy trend boczny, czyli mamy wystawione, nasza net pozycja opcji jest krótka, czyli oczekujemy, że indeks pozostanie gdzieś w okolicy tych dwóch opcji. W przypadku krótkiego call, czyli short call tree, jest po prostu pozycja przeciwstawna, czyli rodzaj backspreadu, kiedy zachowujemy neutralność delty. Czyli wystawiamy w przypadku call tree, wystawiamy najniższy kurs wykonania i nabywamy dwa wyższe kursy wykonania. W przypadku put tree, short put tree, wystawiamy wyższy kurs wykonania i nabywamy dwa niższe kursy wykonania. I tutaj też przykładowo short call tree, czyli wystawiamy ten najniższy i nabywamy dwa wyższe. W przypadku short put tree wystawiamy najwyższy kurs wykonania i nabywamy dwa wyższe. W tym przypadku oczekiwujemy dużą zmienność instrumentu bazowego. Kolejna taka wariacja to jest Iron Butterfly, czyli żelazny motyl. Spread zawierający aż cztery opcje, które charakteryzuje się właściwościami zwykłego butterflya. Jest to kombinacja straddla i strangla z tymi samymi terminami wygaśnięcia, gdzie odległość między kursami wykonania strategii straddle jest równo między kursami wykonania strategii strangle. Jak w strategii butterfly,
w dniu wygaśnięcia Iron Butterfly może mieć wartość od 0 do wartości równej odległości między kursami wykonania. Warto zauważyć, że kiedy kupujemy straddle i wystawiamy strangle, czyli wtedy nazywamy to long iron butterfly, przepraszam, cała transakcja wnosi debet i tym samym jest odpowiednikiem short butterflya zwykłego. A w przypadku, gdy wystawiamy straddle i nabywamy strangle, wtedy otwieramy pozycję short iron butterfly i ta pozycja wnosi kredyt, czyli jest odpowiednikiem long butterfly, długiego zwykłego motyla. Czyli krótki żelazny motyl jest, ma tą samą charakterystykę, co długi zwykły motyl. I też długi żelazny motyl ma tą samą charakterystykę, co krótki zwykły motyl. I teraz przykładowo, jak to wygląda. Czyli długi żelazny motyl z kursami wykonania 2400, 2500, 2600 wygląda następująco. Czyli wystawiamy strangla, zaczynając od długi, czyli nabywamy stradla, czyli mamy tutaj plus put z kursem wykonania 2500 i plus call z kursem wykonania 2500, czyli to jest nasz straddle i wystawiamy strangla, czyli wystawiamy puta z kursem wykonania 2400 i wystawiamy kola z kursem wykonania 2600. I proszę zauważyć, odległość między stradlem a stranglem, a skrzydłami strangla jest taka sama, czyli tu jest 100 i tu jest 100. W przypadku krótkiego strangla, tutaj bierzemy, raczej krótkiego żelaznego motyla, tutaj bierzemy kursy wykonania 2450, 2500 i 2550. Wtedy wystawiamy stradla z kursami wykonania 2500, czyli to 2500 put i 2500 call i nabywamy strangla, o tutaj przepraszam, zjadłem cyferkę, tu powinno być 2400, 2400, nabywamy strangla z kursami wykonania 2400 i 2550, czyli tutaj następuje kredyt, tutaj następuje debet. Jeszcze jedną taką strategię do omówienia, czyli Condor. Czyli to jest kolejna modyfikacja strategii Butterfly, w której poszerzamy środkowy kurs wykonania na dwa kursy wykonania. Czyli podobnie jak, proszę sobie przypomnieć, jak robiliśmy z stradlem i stranglem, po prostu przy stranglu poszerzaliśmy ten margines ruchu instrumentu bazowego. Czyli ten sam typ opcji, czy albo call, albo put i cztery kolejne kursy wykonania. Long Condor, czyli długi Condor, nabywamy zewnętrzne opcje i wystawiamy wewnętrzne opcje. Czyli przykładowo długi czerwcowy Condor, put Condor z kursami wykonania 2300, 2400, 2500, 2600 wygląda następująco. Czyli nabywamy zewnętrzne opcje, czyli nabywamy 2300 put 2300 i put 2600, wystawiamy środkowe opcje 2400 i 2500. W przypadku krótkiego kondora wystawiamy zewnętrzne opcje i nabywamy wewnętrzne opcje. Czyli krótki lipcowy kondor z kursami wykonania 2400, 2450, 2500 i 2600. W tym przypadku call robimy następującą pozycję, otwieramy pozycję, czyli wystawiamy zewnętrzne kole 2400 i 2700, tutaj tego nie zmieniłem, przepraszam, i nabywamy zewnętrzne, ale tutaj w przypadku, wracając do tego lipcowego, jeżeli wystawiamy, to wystawiamy te zewnętrzne i nabywamy te wewnętrzne. Podobnie jak w strategii Butterfly, wartość strategii Condor może mieć wartość od 0 do wartości między kursami wykonania. Ponieważ środek strategii rozłożony jest na dwa kursy wykonania, najwyższa wartość strategii zachowana jest przez większą rozpiętość instrumentu bazowego i dlatego wartość strategii Condor jest zazwyczaj większa od strategii Butterfly. Jeszcze na koniec omówimy sobie wrażliwości spreadu. Podobnie jak pojedyncze opcje, każdy spread posiada swoje greki, czyli delta, gamma, tete, wege i rho. Spread zmienności, czyli volatility spread, który cały czas sobie teraz omawiamy,
Jest głównie wrażliwy na wielkość ruchu instrumentu bazowego, a potem dopiero na kierunek. Dlatego spready zmienności posiadają neutralność delty, czyli delty poszczególnych opcji w strategii mniej więcej sumują się do zera. Jeżeli strategia posiada dużą dodatnią lub ujemną deltę, staje się bardziej wrażliwa na kierunek ruchu instrumentu bazowego i nie możemy jej już nazywać spreadem zmienności, bo wtedy jest spreadem kierunkowym. Spready z dodatnią gamą oczekują ruchliwego rynku. Natomiast spready z ujemną gamą oczekują trendu bocznego. Oczywiście zachowanie jest powiązane, jest zachowane powiązanie gamy z tetą, czyli jeżeli ruch, duży ruch rynku instrumentu bazowego pomaga, to upływ czasu negatywnie wpływa na spread, na spready zmienności i odwrotnie. Spready, którym pomaga wzrost zmienności, mają dodatnią wagę, a te, którym większa zmienność szkodzi, mają ujemną wagę. Teoretycznie wega odnosi się do wrażliwości teoretycznej wartości opcji na zmiany w zmienności, ale w praktyce inwestorzy powiązują wegę z zmiennością implikowaną. Tu na koniec jeszcze taka tabelka, która może pomóc, jeżeli chodzi o wrażliwości spreadu. Czyli tutaj są te spready zgrupowane na wrażliwości gamy, tety i wegi, czyli backspread, long straddle, long strangle, short butterfly mają dodatnią gamę, ujemną tetę i dodatnią wegę. Ratio vertical spread, short straddle, short strangle, long butterfly mają ujemną gamę, dodatnią tetę, ujemną wegę. Long time spread, gama ujemna, dodatnia teta i dodatnia wega. Short time spread, dodatnia gama, ujemna teta i ujemna wega. Jeszcze szybciutko regulowanie spreadu. Zmiany kursu instrumentu bazowego, zmienności i czasu do wygaśnięcia powodują zmiany w deltach spreadu. Pamiętajmy, że przeważnie chcemy zachować neutralność delty. Spread, który wczoraj miał neutralną deltę, dzisiaj niekoniecznie zachowa tą właściwość, nawet jeżeli wszystkie czynniki pozostaną bez zmian. Trzeba pamiętać, że jeżeli zmienność zostanie taka sama, instrument bazowy zostanie taki sam, to zawsze czas będzie upływał, co może wpływać na naszą deltę. Optymalne wykorzystanie teoretycznego modelu wyceny zakłada, że spread ciągle powinien zachować neutralność delty, tak jak mówiłem. W rzeczywistości wiemy, że jest to niemożliwe do osiągnięcia w każdej chwili, czyli no, co sekundę nie jesteśmy w stanie regulować tej delty i cały czas ją poprawiać, żeby była na zero. Każdy inwestor powinien ustalić, kiedy podejmie się regulowania delty, czyli po prostu taką strategię podjąć, w którym miejscu regulujemy deltę i wracamy, uwzględniamy ją z powrotem do neutralności. I tutaj proponuję trzy metody. Pierwsza metoda jest to regulowanie delty w interwałach czasowych, czyli jeżeli obliczamy zmienność na podstawie dziennych zmian cenowych, możemy poprawiać deltę raz dziennie. A jeżeli na przykład obliczamy na zmienność na podstawie tygodniowych zmian w kursie instrumentu bazowego, wtedy możemy sobie przyjąć regulowanie delty tam raz w tygodniu, tak samo jak obliczamy zmienność. Drugi sposób na regulowanie delty to jest po osiągnięciu ustalonego wcześniej progu. Czyli jeżeli mamy profil ryzyka, który pozwoli nam na ustalenie tego progu delty, jeżeli stwierdzimy, że jesteśmy w stanie zaryzykować na przykład plus minus 500 delt, tak? Czyli plus minus 5 tam instrumentów bazowych, wtedy ustalamy próg delty na tym poziomie, czyli na poziomie plus minus 500, jeżeli to jest nasze maksymalne ryzyko. I poprawiamy deltę tylko kiedy pozycja osiągnie ustalony poziom. Czyli no w tym wypadku nie ma jakiegoś takiego interwału czasowego, bo to może się zdarzyć raz dziennie, może zdarzyć się parę razy dziennie, a może się okazać, że poprawiamy deltę tylko raz w tygodniu, jak jest bardzo mały ruch instrumentu bazowego. No i jest jeszcze trzecia metoda, czyli regulowanie delty na czuja. I tutaj nie radzę dla początkujących takiej strategii regulowania delty, ale warto
Warto wspomnieć, że niektórzy inwestorzy mają właśnie taką umiejętność przewidywania kierunku rynku, czyli taki inwestor nie ustawia progów, lecz wykorzystuje inne narzędzia, takie jak na przykład analiza techniczna, gdzie może sobie ustalić, czy bardzo dobrze odczuwa poziomy wsparcia i oporu i na podstawie tych poziomów może podejmować decyzję, czy regulować deltę z powrotem do zera, czy czekać. I tutaj tak z grubsza jeszcze opowiem, jak wybrać odpowiednią strategię. W idealnej sytuacji wybieramy spread z przewagą, czyli z positive theoretical edge. Oczywiście w rzeczywistości otwieramy pozycję opcyjną na podstawie naszej opinii co do przyszłego zachowania się rynku. I tak większość z nas nie jesteśmy animatorami rynku, także ta przewaga, ten edge nie zawsze jest osiągalny. Więc w rzeczywistości, jak mówię, otwieramy pozycję opcyjną na podstawie opinii co do przyszłego zachowania się rynku. Ogólnie, jeżeli opcje wydają się nisko wycenione, czyli jest niska zmienność implikowana, powinniśmy szukać spreadów z dodatnią wagą, czyli spready z kategorii backspread i long time spread. Jeżeli opcje wydają się drogie, wysoko wycenione, czyli oznacza to, że jest wysoka zmienność implikowana, wtedy powinniśmy wyszukiwać spreadów z ujemną wagą, kategorie ratio over cost spread i short time spread. Inwestorzy zazwyczaj przewidują, że w przyszłości zmienność wzrośnie lub spadnie. A kiedy jest przewidywany, kiedy przewidujemy właśnie ten wzrost niskiej zmienności implikowanej, long time spread powinien być zyskowny. Czyli jeżeli przewidujemy wzrost, long time spread, czyli nabywamy dalszy termin, nabywamy wagę i chcemy, teoretycznie można powiedzieć, że nabywamy zmienność implikowaną i czekamy, aż wzrośnie. Kiedy jest przewidywany spadek wysokiej zmienności implikowanej, wtedy short time spread powinien być zyskowny, ponieważ wystawiamy dalszy termin, biorąc na siebie ujemną wagę i oczekujemy na spadek zmienności implikowanej. I to by było właśnie na tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część. Jak mówiłem, jest taki bardzo obszerny temat. Nawet już dzisiaj troszeczkę przekroczyłem ten nasz czas, przepraszam. Więc dlatego też podzieliłem te nasze wykłady na dwie części. Dzisiaj była ta część pierwsza zmienności spreadów, a za dwa tygodnie, przypominam, bo za tydzień nie mamy wykładów, za dwa tygodnie w środę będziemy kontynuować, jeżeli chodzi o spready i zmienność. Bo mówię, jest to bardzo, bardzo taka podstawowa tematyka i większość inwestorów opcyjnych zazwyczaj wykorzystuje spready, ponieważ spready pozwalają na ograniczanie ryzyka i zmniejszanie ekspozycji. Także tutaj, jeżeli nie będzie jakichkolwiek jeszcze pytań, to pozwolę sobie zakończyć na dzień dzisiejszy. Oczywiście, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania na temat opcji, ogólnie na temat instrumentów pochodnych, to bardzo proszę o kontakt. Tutaj jest nasz numer telefonu. Oczywiście też jest adres pochodne@gpw.pl, gdzie no, wszystkie te pytania na ten adres są odpowiadane. Osobiście na nie odpisuję, także bardzo zapraszam do kontaktu. No i dzisiaj, jeżeli nie będzie dalszych pytań, to chciałem Państwu pożyczyć miłego weekendu. I tutaj Panie Mirosławie, już Panu podaję stronę, jeżeli chodzi o hasło do promocji w mBanku. Bardzo proszę, tutaj otworzę naszą... Jest. Hasło jest tutaj na dole, proszę zobaczyć. Giełdowe webinary opcyjne z domem maklerskim mBanku. I tutaj powracając jeszcze do tej promocji, jest naprawdę dobra promocja. Zazwyczaj z tego, co widziałem, domy maklerskie mają opcje, prowizja opcji jest od 2%, nie więcej niż 9%. Także tutaj widzę, że jest od 1,5% i
nie więcej niż 6 zł. Jeszcze raz powtarzam, że jest to bardzo dobra prowizja. Także bardzo jeszcze raz zapraszam do domu maklerskiego mBanku. No i oczywiście zapraszam do nas na kolejny odcinek. Jeszcze raz powtarzam, dopiero 3 czerwca. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na następny wykład. Dziękuję serdecznie, do widzenia i życzę udanego weekendu.